Siemanko, z tej strony Maw Rolnik, a dzisiaj jesteśmy na naszej serii Dziadkowice z braćmi. I żeby z nami są Paweł i... No jeszcze Paweł i... Kto jeszcze? Dobra, jak nikt się nie odzywa, to nikt więcej z nami, nikogo więcej z nami nie ma. Dobra. I tak, no dobra, jak już to dzisiaj z nami też Agor Krzysiek jest, kurde. I gdzieś tam jest, tylko nie mówi nic. Paweł sobie tutaj w domu śpi. Jak to widzicie, no. A ja dzisiaj idę po 30 odebrać. Także lecę. Dobra, nie popisuj się, kurde, bo ty jesteś. Dobra, lecimy. 30 sobie zaprowadziłem do kogoś, bo potrzebna była mechanizacja. Chodź, kurwa! Panie, co wam pierdzieli za głupoty? No, kurwa, co tam się dzieje? Proszę bardzo, 30 po założeniu kabiny, widać. Czekaj, zobacz. Dobry sąsiad. Dobry. A widzisz, sąsiad, nowego zetera kupiłem. Wcześniej był tamten, teraz ten. Nową talerzówkę też. Kurde, widać, że nie są. Dobra, ja tam jadę. Ja tam jadę talerzować. Kurwa. Ja no, idę do tego sąsiada, tutaj się nie ma. O, dzień dobry. 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 Pan ma taką chwilę? Nie wiem. No, to witam. Czym mogę pomóc? No witam. Bo ja dzisiaj miałem przyjechać do tego obornika, nie? A, no właśnie. To proszę sąsiada, może pan przyjechać, kurde, bo właśnie będę rozrzucać. Jakby sąsiad przyszedł mi tak przytrzymać, bo kurde, tam spawam. Robię to i... Dobra, to te podjadę. No co tu trzeba? Ty! Pan sąsiad przytrzyma? Staszek! Gdzie mam ci te pole talerzować? Nigdzie! Ale... Nie, przecież ja... Kurna! Tamtemu miałeś talerzować! Mnie nie trzeba talerzować! Dobra, ja cię pytam, Staszka, nie ciebie, kurki. Dobra, trzymam... Trzymaj tu. No. Dobra. Dobra, dzięki. To dobra, to ja już jadę tam. 30. Ja tu się przygotuję i... Dobra. I co, jak się wbijamy? O, podnosi? Podnosi. Kurde, na dwójkę trzeba, nie na ciągle na jedynce. Ej, poszedł, to jest napędy, kurde. O Jezu. Amulet. Dobra. Kierunek. Jezu! Co żeś pan zrobił, no? O kurde, żem wjechał. Działa wszystko. Rozrzutnika tu sobie przygotowałem. Oczywiście. Ale się spałem! O, siema, brat. Siema. No, cześć. A ty kabin? A kiedy nagrywamy? No, kurde! Co
co mnie podchodzisz pod koła teraz? No już nagrywamy dawno, już ty kurde się spóźniłeś jak widać, bo obornik trzeba będzie wozić na pola i później będziesz no z tym. Już będziesz mógł orać, to wiesz. No to najpierw ten o, przyjechał. No, siema, sumie. Siema. To słuchaj, ten dawaj tu obornik jest, to tam będziesz ładować. Ja idę się tam przespać. Jakoś jestem zmęczony. No to idź, jak jeszcze jesteś. Kurwa, podjechałbyś tutaj gdzieś, tutaj gdzieś. O. To masz tutaj dużo miejsca do manewrowania. No, tutaj jakoś podjechał, gdzie teraz robię tej turem. Weź tutaj podjedź. To ja będę musiał inaczej jakoś. Ładna, żeby nie cofać, tylko tu się nakręcisz i... Kurde. O, dobra. Kurwa, już przejadę przez jego podwórko. Panie, gdzie pan kurde tu się pchasz? Miałam właśnie zapytać, panie, czy mógłby, jest dobry sąsiad, jak co, czy mógłby przejechać przez podwórko, bo ja u jakiegoś tam muszę talerzować. Tam skręcam. Dobra, to jedź. Skręcałem, bo on mówi, że tam będzie orał i ja. Dobra, jadę. Było. A, tak. No tak spokojnie, nie zrywaj. Czekaj, które to pole? Czekaj, ten nie. Aha, dalej to jest. Ulewam jakie wody. Tutaj nie. Powoli, tutaj, co tak pan zrywnie. Dobra, tutaj na tym zaoranym. Panie, żeś pan poza rozrzutnik wysypał, kurde. Kurde, to nie moja wina, tak od spodu kurwa puściło. Wie pan, ja się spieszę, bo kto ma jeszcze tura w okolicy poza tamtym? Za ten tylko robi usługi i tym zetorem tylko robi. Ja mam jeszcze jednego wolnego tura. Będę kurwa teraz jeździł po sąsiadach. Kurde, ja muszę do niego zadzwonić, bo ja też muszę. Bądź ty. Słyszysz mnie tam, Staszek? No to weź ten obornik, kurde, zbierz, żeby tu nie leżał przy tym. A chcesz, żebym ci przybił oponę? Jak pojedziesz, to wtedy zbiorę. Ej! Kurde, a to malarze byli świetni, co nie? Popada błotniki, co nie? Zobacz, kurna. Razem z lampami pomalowali, kurna. No. Ej! Potrzebujesz pomocy w ładowaniu, bo mam też drugiego zetora, jeśli to. Nie, dzięki. A nie, ja się tego pytałam. Też czy nie? Nie. A, to dobra. Dobra, ja tam dalej jadę to żeby. Kurde, muszę coś... Dobra, to będzie ostatni raz chyba. O, właśnie, dobra, odjeżdżaj. Dobra, muszę... Muszę coś... Zaraz. Które to pole jego było, bo ja na tamte pojechałem. Dobra. Czekam. Odpalam, jedziemy. Dobra, to tamte pole było, okej. Dobra, gdzie jest te... tamtego to jest te... Dobra, ja jadę na tamte. O. Dobra, talerzyłem tego. Dobrze, idzie. To tam Stasia, powiedz, jak ci się już kończy, nie? No. Ja sobie pójdę do sklepiku po browara. Panie, dobra, browara na robotę. Mogłeś pan powiedzieć, to ja bym ci dał. No. Kurde. Mówił, że te buraki będzie kosowy.
Jak ja mam orać, no to ja pierdzielę, muszę jakąś obrotówkę kupić. Muszę Staszkowi w ogóle pomóc, bo on coś tam mówił, że jakoś łąkę będzie ciągnąć. Kopci za to, kopci! No to jak już coś robisz, to się nie odzywaj, żeby nikt nie słyszał więcej. Jezus, dobra, dobra. A tutaj przyjdź. Może to miał jakieś drzewo? Coś tam się leży. Kurwa. Ale ja mam pustą głowę. To ten, co u niego mam rachunek. Czekaj, to Staszek jest, kurde. Dobra, czekaj, zadzwonię do tego Staszka. O! Kurde, no dzwonię do tego Staszka i nic nie odbiera. Sąsia, to odbierz. O nie, nie, nie. Sąsia, to odbierz, proszę cię. No, a jeszcze trochę obornika mam, to jedziemy sobie na dalszy tutaj, po, na dalszy mój, z moich tutaj pól. No, na następną połowę po prostu. Może coś na tych swoich porobić pora. Czekaj, dzwonię. Aha, dobra. A to dobra, później mu to kończę, bo mówi mi, po to będzie orał to i... Ziktur, kapcisz! A, muszę jednego... O jedną rzecz się sąsiada zapytać. Bo on mówi, że jakaś łąka ma obok tego, co przejeżdża mu przez podwór! A gdzie on jedzie? A w ogóle, czekaj, muszę podjechać do Staszka. Czekaj, czekaj, szybko, szybko. Kurde, to... O, kosiłonka. Ty, sąsiad! Co? Ty, nie pomóż ci jakoś, bo nie będę miał nic do roboty. U tamtego mówię, no to że... idź! Jej, tego. Co? A co? 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 Bo ty słyszałem. Masz telefon? Mam. A się pytałeś, czy można przejechać przez podwórko? No ja przejeżdżałem, to ty... A gdzie ty głąbkę kupisz, Stasiu? A nie wiem. Ja tak się nie wiem, się bo mogę tu położyć. Ja co robić? Ja pewnie, ja gdzieś nie poszukam, może kołczek. Aha, to zadzwoń do mnie, bo ja ci mogę przyjechać, pomóc z pracą, wiesz. Albo z grabiarką, przetrząsarką, wiesz, dobra? Dobra. Dobra, zadzwonię się. Robota idzie dobrze. Powoli, obornik już się kończy, trzeba będzie zajechać. Kurde. Dobra, ja czepię tą prasę, bo mój tak nie będę musiał pomóc. O, dobra. Dobrze.
Dobra, odpalam mój komputer. Dobra. Kurde, on jeszcze na tym rowerze. Ty, czekaj, zadzwonię do tego dalszego sąsiada. Dobra, dzwonimy. No kurde, rolnik, odbieraj, tak masz krzywkę, mówię, rolnik, jak to? Dobra, odbieraj. Halo! O, sąsiad! Co jest? Pomóż ci w czymś, czy nie, bo... Nie pomagaj, to nie trzeba nic. Ja tu zajęty jestem. Dobra, sorry, byłem tylko na browaru, bo nie zmiana żyna. Dobra. Kurde, nie ten przycisk, ja pierdolę. Kurwa! Teraz jakby dzwoni do mnie. Proszę. Już po telefonie. Dobra, wstałem. O! Dobra, o, siema. Jechać gdzieś orać, czy nie? Bo już... A, no to... Jak już pytasz, no to możesz już orać. Dobra, to czekaj, odpala. Łyk. Dobra, to czekaj, to powiesz mi, na które pole, tylko wykracę. No mu! No to dawaj. A, dobra. No to wsiadaj. Kurde. No to jedziesz. Nie. No dawaj, dawaj. Cały czas prosto nie skręcasz, no i wiesz, tamte pole jest już, ta bruzda. No, ty też wiem, która wsiada. No i dobra. Dobra, my zaczniemy od środka, jak zawsze to przestało. Nie, idzie. Widział pan jak wyrowa na opony? Muszę tura do tej 60 może założyć. Tura do 60. Od razu. Nie wskażcie ci kurna za darmo ode mnie. Jak wy mi pomagacie, ja mam. Dobra. To lecę. Zabornikiem. Jeszcze jakieś pola? No, jeszcze trzeba będzie rozwieźć na jakieś pole. To tam... Kurde, kto tu wjechał tym kurde tym? Te 60 zostawił w stawie, kurde. Kurde! Włączamy radia, dzień dobry. No i zajebiście, no i koła za darmo umyka. Dobra, dzień dobry. Włączamy radia wszystkich, tak zawsze mamy. Dobra, wiadomości. Dobra, nie pierdziel o wiadomościach, bo ja nie słucham. Kurde, i nie mam radia. Siema. No dobra, jeszcze przeszkadzam, jadę. No dobra, to jedź. Co to kurde, ktoś tu zaczął i nie skończył? A ten! Ty! Sąsiad! Ja daleko jestem tu. Dobra, poczekaj. No wajek przekaźnika, chodzi jak malina. Stachu! Stachu, słyszysz mnie? Dzwonię do ciebie. A no, kurwa, odebrałeś i nie, nic nie gadasz. Kurwa. Ja nie mam telefonu! Przy sobie, czy w ogóle? Nie mam nogi. Kurde, elegancka orka. O, sąsiad. Kurde, nie ten przycisk, ja pierdzielę, no. Słuchaj, chciałbym iść na jakieś usługi, bo nie mam co robić z tym arkanem. Nabyłem na złomie i...
No bo na razie to... Ja tak w ogóle to ja nie mam te żadnych na usługi ani nic. Bardziej no powiem ci, że fajne 60-ki tutaj masz. Ona na sprzedaż czy nie? Właśnie kurwa, nabyłem sobie Tora też, co nie? Kupiłem i... Gówno mnie wkurza, ale się psuje, ale to na 5 lat się psuje. Pewnie jutro, bo nie, gdzieś wystawiać. Ja jeszcze dzisiaj ją sprawę potestuję Arkanem. A ty, a słuchaj, a może kogoś znasz, kto by miał 60-kę do sprzedania? No nie wiem, ale ja pewnie będę to sprzedawać. Nie, tak za... No co kradniesz? Rabuś nie kradnij. Nie, jaki rabuś? Ja nie kradnę nic, ja tylko sprawdzam. Dobra, to ja lecę dalej na obornik rozrzucać, bo trochę pól jest. Za tydzień może ją stawię. Albo ja dalej będę szukać, no. To na razie. Trzydziestka polska moc. Pojadę, muszę podjechać do tego, co mi siada. Znaczy, tak, do tego prawda całego. Dobra, powiem mu na CD raduj, bo ostatnio zamontowałem. Ciekawe, czy on ma. Dobra, halo, halo, słyszysz mnie? Kurwa, nie słyszę. Nie, nie mam. To kurde, po co ja mam słyszeć? Dobra, masz telefon, czekaj. Tych krzaków nasadzili, kurde. Kurde, nie da się cofać tym orkanem. Kurde, drifty rozrzutnikiem. Dobra, idziemy na kuspie, już sporaliśmy. Gdzie on jest? Ja już zaurałem, ale to nie ma. Jeszcze trochę do obornika to wezmę.
na te pole tutaj moje też jest. Ale jesteś Paweł? Kurde, gdzie ja mam następny orać? O, tu jeszcze łąka jest. Zobaczy. Tu zapomniałem, że tu łąka jeszcze nasza jest. Tu będzie trzeba przyjechać. Zobaczyć, jakaś akcja by była. Dobra, lecimy! Chyba wiem, na jaka pole jest. Prawo, lewo. I w lewo. No jeszcze barnik się skończył, trzeba jeszcze dopełnić go. O. Ej! Ej, gdzie mam jechać? Gdzie mam jechać? Ty, a byłeś już na tamtym takim drugim? A na którym? No tam z tyłu jeszcze na drugim byłeś? A nie! Kurde. No to kurde jedno już za te. Czekaj. Drugie obornikiem te. Czego trąbisz? Kurde mać! No mnie się pomylił przycisk. Kurde, ten sąsiad Mynta, który jeździ tym zatorem bez tora. Ten co ma zatorem, to kurde. No szkurde mać, co za! I czy jest, kim mi uszkodził je... Nie, kur... I go opier... Czara, kurde, mu pokażę, kto tu jeździ. Dobra, trzeba szybko orać. Kurde, takie pole i takie niskie. A tu jeszcze trochę przegapiłeś. Wiem. Nie ty. Do Pawła, do tego, do sąsiada mówię. No. Dawaj sąsiad, dawaj. O. Powoli. Tu podejdź. O, to. Trzeba jakieś 4 skibowy kupić. Jakieś skibowy. Tu jeszcze weź te zbierz te pozostałe i te. Te co tak z boku pozostały i wtedy. O tu jeszcze troszkę. A tu weź je to zbierz. Kurde, że... No.
I tu tak, tu jest taki mały. Ja jeszcze do dołu tego tura dawaj. Bo to się nie zbierze. Do dołu. O. Ty, a dałbyś mi teraz? Bo bym chciał zobaczyć. Jak to turem się robi. Halo, słyszysz mnie? Kurde, bo ja ciebie nie. E, zbierz to, bo tu ten. Ty. Czemu Pawła nie słychać? Wyciszamy albo odłączymy się mikrofon. Dobra. To lecę dalej rozrzucać. Ty, a jak na którym tarożesz takie... Tam, gdzie tak obornik było widać bardziej. Halo, słychać? O, teraz słychać. Kurna, co się stało? Kabel mi się odłączył. O, to tak moja zostało, no to trochę poładuję się tam. A tak brałem też od Brona, by się dało. Kurde, nie ma czasu stawać, tylko jechać. Kurde, do tego Staśka muszę zadzwonić. A tu? Tu z pół łąki jeszcze takiej małej. Kurna, kto to tam jeździ tym czepiakiem? Zetor, kurna, polskie chwili. Ty! Ej, poczekaj! Kurwa! Gdzie później woda? Kurwa, teraz tu lepiej spierdalaj! Panie! To miał być odcinek Family Friendly, a nie kurde, będziesz mi tu ten. Ej! Afiaralnik, trzeba zgłosić tego sąsiada, co jeździ tym zetorem przy kartoflach. On mi śnieć się pyka, nie no, trzeba na milicję zadzwonić. Milicja to była kiedyś, teraz policja jest, kurde. A milicja to by gówno zrobiła. Kurde, każdego by okatrupiła i tyle, tak. Tyle oni umieli ten problem rozwiązać. Posłuchaj. Ten, co jechał, co ci 30 porcował, no to ja miałem mu pomagać, żeby kopać kartofle. Ale teraz już odwołałem. Kurde mać. On pchnie mi 3 peka. Mówi, że to polska moc. No trochę też, ale 3 pek szrot, on mówi nie no. Kurwa. Trzeba go zgłosić na policję. A ty nic tam nie zadziałałeś swoją naturą? Nada, nie wiem, to ja nie będę go zgłaszał na policję. Ty tam nic nie zdziałałeś, nic do niego nie ten? Nie, no, ja tylko podjechałem, on krzyczy, że ej, gdzie po kartuflach i wiesz, i takie tam. Powiedziałem, ej, dlaczego przyzywasz 3 peka, on coś tam ten gada, już nie pamiętam i on mi pchnie potem 3 peka. Kurde, na moją 60. Dobra, mafiaronik, ja tu zaraz kończę orać na to. A ja tu zaraz skończę ten, rozrzucać. To tutaj, tu gdzie ja teraz rozrzucam, to 2 pola do wyorania. O ja pierdzie. Tylko pod twoim zostaw trochę nocny. Ale co Zos? Co o co chodzi? Orka, tak tylko wołając, nie? Orka? No to też można. Musimy my wypożyczyć, czyli 2 pługi, no to by była akcja na 3 pługi.
mordo. Dobra, wezmę to 30, odpalę, może ja sam bym próbował. Ja mu już tam kurde go wyręczę. Sam spróbuję. Dobra, jadę przez to. No kurde, panie, nie podchodź mnie pan, kurde, czy ty normalny jesteś? Gdzie mam orać teraz? Dobra, to ty, a nie, cztery pola jeszcze do orania będziesz miał, dobra. Ale... to dawaj za mną. Jak będziesz, to część tam się, jak tam jeszcze będziesz, kiedyś będziesz lektura, to będziesz się powodzi, bo tak... No to dobra, to na razie. Już jadę, czekaj. To dawaj za mną. Kurde, pewnie. Szybki kawał. Obok tutaj te po... obok tu pole jest rozrzucane już obornikiem, to możesz zaczynać. O, tu obok, o! Tak od środka lepiej to się ora. Właśnie ten, tylko ten. I tu jest takie też nasze pole, ale tutaj właśnie to było... zostawiło się taka bruzda. I to trzeba będzie zobaczyć, czy byśmy sobie nie połączyli go. Ty no. Chociaż tak na razie to chyba nie, na razie nie. To kiedy tam się zrobi? Tam ci się nudzi ta orka. No to się niedługo zamienimy, jak chcesz. A to no. Próbuję jeszcze te dzisiaj te powiązać i tamte obok. A resztę no to już wrócę do domu. A resztę to mnie dasz i te. I ja po rozrzucaniu to będę jeszcze orać. Żeś kurde taki środek se nabrał, ci powiem. No nie, no rewelacja. Ale co? Ja sobie kawałki robię. Na kawałki? Panie, to jest takie pole, że tylko przez środek i orasz i już koniec, a to... Te kawałki to takie jakieś większe to. Dobra, to jeszcze muszę ten obornik sobie tam wziąć roz ten. Tutaj tak dam połowę, bo tu za dużo nie dam. Tak, dobra, przyjadę. Tu nasz kawałek tego pola, to widać, że... O, ale biedny gospodarski. Oj, wierek. Będzie trzeba 60 szukać, bo Władimirec to w ogóle nie jest taki dobry. Ty, Władimirec jest mój. Nigo nie zmieniam. Ja se kupię 60, a Pawłowi dam 30. Dobra. Piąter, sieć tam i lecimy z tym boksem. Dobra. Pół obornika. Tu to chyba se wezmę, tutaj zapytam się, czy by mi nie wytalerzował ten. Kurwa, muszę włączyć w ogóle kogut. Dobra. Na pościernisku to nic, no tam nie szkoda.
Dobra, tu 30 sobie zostawimy. Także no. Trzeba będzie wstawić Ruska na Eliksa. Tylko tam Pawła trzeba... Oj, nawet nie próbuj! Tylko trzeba tam Pawła się zapytać, czy by kurde nie chciał 30 wziąć. To byśmy tego Ruska sprzedali. Albo na części, bo do do Władimirca części nie ma. To akurat by się... Silnik igła, dobrze chodzi. Tu parę te błotniczki oryginalne. A tu zależy, dobra. To lecę, zobaczy jak tam agro Krzysie, jak tam nie... Jak będzie chciał się zmienić, to my będziemy orać. O kurde, dobra. Silna. Ty, posłuchaj, nie potrzebujesz talerzowania? Ale, panie, przecież ty jesteś od nas. O, siema. O, siema. Paweł, słuchaj. Będę sobie ciągnika szukać trochę lepsze, od lepszej mocy dla siebie, nie? To chciałabym zapytać, czy byś nie chciał 30 ode mnie wziąć. A jak wezmę? To jaki jest haszyk? Nie no, zależy czy chcesz, bo no... A jakiś haszyk jest? Nie. A. Jak będziesz, no... Zależy no to, jak już te, jak będziesz chciał, no to Władimirca oczywiście sobie możesz coś tam zrobić z nim chcesz, no. Kurde, muszę szybko pędzić. Sprzedać, czy kurde, na co tam wymyślisz, czy normalnie tak, czy na części? Tam, no, to zależy od ciebie, bo to wiesz, bo to twój Władimirec, tam możesz zdecydować, nie? Ja tam nie będę nic ten, tylko ja ci mówię, mogę ci dać 30, Władimirca jest... I dasz mi Władimirca może te za to, o, coś takiego, no i by się zarobiło trochę na 60. On chce sprzedać Władimirca. Nie. Tak, ale... Nie! Kurde, nie rozumiesz? A dobra. Ja mu mówię, przecież tłumaczę, że ja mu chcę dać 30 tam. Jeżeli chce 30, no to może oczywiście, a z Władimirca to trzeba będzie sprzedać i tyle, no. Bo będzie nowy ciągnik trzeci. No, że jeżeli się zgadzasz oczywiście, no to wiesz. Jak nie, no to ja tam rozumiem. To jaka tam twoja dobra, decyzja? No to już niech tam Władimirec idzie. Aha. Dobra. No to ja tam może coś pokminię, czy go sprzedać, tak to albo... Wezmę może na Eliksa, to trochę zdjęć się porobi. Ja tylko tak ogólnie powiem, są tą informację, że ja niestety, ja już muszę lecieć. Aha. No, to cześć widzowie, na razie, do zobaczenia, no i cześć. No to czekaj, jeszcze się nie żegnamy, jak już to chodź przy Władimircu, jak już, dobra? To dawaj. Dobra, dawaj, się żegnamy, tutaj Władimira stara będzie mój i weźmiemy go, sprzedamy. Także no, i to tyle dzisiaj. Myślę, że mi się odcinek podobał, w kolejnym już się widzimy, także na razie, dzięki, cześć i w ogóle pa. No, będziemy szukać nowego. Elo.